Wiecie, co się stało sami. Był człowiek, nie ma człowieka. Najpierw chciałem złożyć kondolencje dla pani Teresy, dla pana Wiesława. Najserdeczniejsze, najszczersze kondolencje składam. Pani Tereso, prosiłem, błagałem, modliłem się w domku u siebie. Przychodził Janek, pomagał dla mnie, więc chcę złożyć na ręce pani, na ręce tobie, Wiesławie, najszczersze, najserdeczniejsze życzenie. Co było? Kłótnia różna była między nami. Niech Bóg jemu odpuści tam w niebie. Maria, Panna Najświętsza, Pan Jezus. Już on nie wstanie, Janek. Nie, nie powie. Krzysiu, nie powie. Nie powie do was. Wojtku, nie powie. Marcinie, nie powie. Jeżdżę tam. Janie, kolego, przyjdź. Przyjdź. Ja przyjadę, pomogę. Tak. Wieczny odpoczynek racz i Panie, niech odpoczywają w pokoju. Amen. Co do mnie przysłałeś? Co napisałeś? Tak piękny list. Sprawiedliwy. To uczciwy. Klęknę zaraz. Poniżę się dla was. Ja bardzo proszę was. Proszę nie przesyłać alkoholu. Cztery. No. Dobra. Trzy, cztery. To pierwszy. Kurwa, major, ja. Major. Wróć. Proszę ciebie. Z całego serca, z całej duszy, proszę ciebie. Wróć. Czeka na ciebie twoje łóżko. Twoje łóżko czeka! Wróć! Wróć! Ojcze, na któryś jest i święci, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako imię, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. Zdrowaś Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.